Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na tym niesamowitym kanale. Pierwszy po długiej przerwie, dlatego że mam dla was niespodziankę. Wiele rzeczy się wydarzyło tutaj w tym miejscu. Konkretnie zobaczcie. Tamto coś. Nie wiem, czy uwierzycie w całą historię, ale taki nasz kumpel SKKF. Witajcie, jestem SKKF. Mieszkał tutaj przez rok w jakimś kamperze opuszczonym. Znaleźliśmy go. Razem z Tritsusem tutaj przyjechaliśmy. Okazało się, nie wiedzieliśmy nawet. To jest tak postrana historia. Jedziemy w tej chwili na współrzędne, które zostały nam wysłane. I pokazuje 1,6 km tylko, 4 minuty samochodem. O kurde! Ej, to... To jest on? Tak, 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 dawaj szybko, zanim się zamknie. Zostawiam wam tutaj ją, a my robimy coś innego, ponieważ chłopacy strasznie denerwują mnie, oni chcą tu zamieszkać i zostać, nie wiem dlaczego. Dlatego postanawiam ukraść kampera. Skoro chcą tu zamieszkać, niech będą mieli nauczkę, że tak robić nie wolno. Jak widzicie, Eskacz już zasnął właśnie w środku. Ernest też śpi. Trzeba szybko podejść, po cichu bardzo. I zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym filmem, 20 tysięcy. Robimy kolejnego pranka i otwieramy zajebisty projekt. I w ogóle, w sumie zobaczymy, co dalej z bazą. Nie wiem, w sumie, czy ciśniemy, ale zobaczymy. No, ja nie jestem pewny, więc teraz tak. Sprawa wygląda prosto bardzo. Kamper jest otwarty, kluczyki prawdopodobnie są na desce. Musimy wejść, związać Ernesta taśmą z kampera do kibla, związać go, wywalić Eskacza i jechać, uciec całym kamperem. Więc dawajcie. W ogóle co to jest za miejsce? Patrz jak śpi. A jest zmęczony. On tu mieszkał przez rok. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że się nie obudzi, ale on śpi jak zabity ostatnio. Przecież on ostatnio 12 godzin pod rząd i nie ruszał się nawet. Zajebista taśma. Chodźcie do środka. Będziesz nagle. Ernest? Dobra, śpi. Jezu, jak on batonu otwierał, wiesz, on tam. Jezus Mary, to było tak głośne, że chyba go posychał, że on... To jest nierealne, że on... Jezus. Tu jak on się zmieścił na styk, dobra, wychodzimy. Dobra, w razie gdyby chciał już dostać, mamy spokój. Zobacz, czy on się nie obudził. Albo nie śpi, albo rżnie głupa. Dobra, zagnijmy coś. Patrz. Pieprzymy. Ale ta akcja jest posrana. KKF-a, szybko odpalić w ogóle. Wsiadaj z drugiej strony. Nie, styka. Eskacz, zastan po bok! Zastanę! Kasiu! Wsiadaj szybko, wsiadaj! Ej, Ernest się chce uwolnić! Ano! To jest żarty, otwieraj te drzwi! Zobacz! Patrz, wychodzi! Pak ruszaj, co się robicie? Nic, zabieramy wam kampera, albo wychodzisz, albo zostajesz! Dawaj, nie podróbuj się! Wypad! Jaka jazda! Uciekamy w pole! Jaki jest plan, stary?
stary! To już pragnie, mam pojęcia, jak jest plan! Wycierasz mnie, słuchajcie! Ej, w którą stronę? Tam jest droga! Co my... Ty patrz, jak wszystko lata! Uwaga! Uwaga, Ernest! Patrz, patrz, patrz! Tutaj jest! O nie! Uczepił się tyłu! Jaka akcja, stary! Że oni pospadali z krzeseł aż! Ja pierdzielę! Ty, ja nie wiem, czy my nie przesadziliśmy tym prankiem. Masakra jakaś! Ty, stary, Ernest nie będzie ze mną chciał bazy nawet otworzyć. Walić ich, otwieram bazę w kamperze! Woo! To mnie przerosło. Dwa razy wypadłem z jadącego samochodu i to kampera. A wiecie, ile razy jechałem kamperem w życiu? Dwa. Ale zapieprzony! Ale zapieprzony! Niewiarygodne, że nam się udało uciec. Ale tu te lepiej, zobacz tył w ogóle, jak trzęsie. Uważam trochę, że przesadziłem w sumie, że ich zostawię. Poza tym myślą, że ich zostawiłem, a ich nie zostawię. No i jedziemy do sklepu, trzeba coś chłopakom kupić do picia i jedzenia. Nie, prawda, tak można. Zdecydowanie tak robię. Nie, nierealne, że mieszkał w tym roku. To jest jakaś wkręta. Ale poczekaj, on mówił, że gotował. Ja wątpię, że to MasterChef. A widziałeś, co on tu miał z tyłu? Tak, ej właśnie, możemy przeplądrować to jeszcze. Ej, zobaczymy szafki tego gamonia. Dawaj, stajemy na boku. To ciekawość jest zbyt duża. I chodźcie, zobaczymy, co on chowa w szafkach. Jak dla mnie, to wcale nie jest oregano. Strasznie śmierdzi. O nie. Co to jest? To jest żywica? Ej, strasznie mi to podejrzanie wygląda, muszę ci powiedzieć. Co? Violetta? Myślałem, że go stać na coś lepszego. Ej, jak on wyszedł stąd w ogóle? Stary, patrz. Uwolnił się z taśmy skubany. Ej, wszystko wyczyścił, ogarniasz? Nie wiem, dla mnie to jest podejrzane. Rękawiczki do gotowania, stary. Kto zakłada rękawiczki do gotowania? W sumie to ten używa rękawiczek do grilla, ten używa do sushi, ta babka po prostu się cieszy w rękawiczkach. Ta, co stoi z pizzą, wiecie, że tu nie chodzi o rękawice. No i reszta kroi warzywa po prostu, a ta babka po prawej jest do przyciągnięcia uwagi. Czyli w sumie nic to nie zmieniło, ale i tak straciłeś 3 sekundy życia. Nice, ey. Śmierdzi mi to. Trzeba pojechać do nich, kupić im coś do jedzenia w zamian i dowiedzieć się, co robili. Dobra, lecimy. Jest jedno miejsce, jeżeli chciałby coś schować, to jest jedno miejsce. Pokaż kamerę. Zobaczcie to, ludzie. 100% coś tu jest. Patrz! Jak myślisz, ja się nie znam na tym, ale co... To jest. Zielony proszek? Co? Może w świetle. Ej, słabo to wygląda, naprawdę słabo. Musimy się dowiedzieć, co on wykombinował i co tutaj robił. Zastanawiałem się, czy im kupić jakieś picie i jedzenie za ten chamski żart, ale nie! Nie ma opcji, jedziemy do nich. Ej, ja nie wiem, oni mi przecież sklepią za ten żart. Ej, przynajmniej samochód, tak? Z kodem, mogli wrócić do domu, więc nie wiem, w czym problem. Ej, chłopaki! Ej, chłopaki, to już żart! Poważnie, no przestańcie! Jak nie jest śmieszne, stary! Chłopaki! Żart! Jezu! Koniec tych żartów! O kurde, chłopaki, naprawdę żart. Wyprowadź się kolejne 7000 km. Już nigdy mnie nie zobaczycie. Będę za kolejny rok przez to. Adios, amigos. Idziesz ze mną? Szybko na patę. Czekaj. Czekajcie, chłopaki, i dajcie chociaż kluczyki od Skody. Halo?
Dajcie chłopaki, no! Stary, to miał być niewinny żart. Jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, jak okrętnie 20 tysięcy. Wtedy sklepię tych dwóch gnoi na... Zostawcie suba na kanale! Trzeba było to oglądać! Najsej! Padajcie do odcinków na chłopaki. Co to za zdanie było? Padajcie do odcinków na kanale chłopaków. Najsej.